Siemanko, tu Patryk Masiak na Instagramie. Jak to kiedyś powiedział Denis, wielki bu. Dostał propozycję walki ze mną ksywa buła. Na Instagramie macha wielki bu. Muszę się otworzyć do dnia z zawodnikiem. Wymagają od nas z tego obowiązki medialne. To jest okazja, żeby się lepiej poznać. Jesteśmy na salce, na której na co dzień trenuję. Crosscore, chyba największa, a na pewno najlepsza salka w Trójmieście. Mamy dużo fajnych trenerów. Łukasz Sajewski, zawodnik UFC. Robert Paruszak ostatnio walczył o pas krwawego sportu. Wasyl, Marcin Wasilewski, zawodnik Grondy. No i wielu innych, no ale my chyba nie o sali. Co powinienem jeszcze powiedzieć? Dobra, no to plan na dzisiaj, no co, będziemy improwizować. Dzień z zawodnikiem. W Gdańsku w zimę nie jest dość łatwy do nakręcenia, bo Gdańsk hibernuje w zimę, ale chodźcie, pokażę wam na pewno miejsce, które jest dla mnie bardzo ważne i dużo zmieniło w moim życiu, więc... Jedziemy w trasę. Tablica motywacyjna, kim można zostać. O, mi się ciężko z tym utożsamiać. No, ja nie czuję się sportowcem raczej. Sporty walki gdzieś były jakąś częścią mojego życia, ale chyba mniej sportowe te walki teraz. Z biegiem czasu trochę się to cywilizuje w moim przypadku, no i daje mi dość spory zastrzyk finansowy, więc głupio byłoby to zmarnować. Ale są ciekawe rekordy, nie? Bilans walk tu mistrzów jest dość spory, ale chyba nie sięga tak duży, tak wysokiego szczytu jak naszej chorej psychicznie księżniczki, która ma 40-0 na ulicy. Denis Załęcki melduje się w najmniejszym ringu świata. Tylko po tym, jak zarzeka się na swój honor, czy tam nie wiem, co on przez to rozumie, przypomina sobie, że gdzieś uciekał, to chyba nie są te wygrane walki, czy są. Czy ucieczka też jest wygrana, bo udało ci się, wygrałeś ucieczkę. Chodźcie. Już jesteśmy w moim jednolitrowym zwierzęciu, którego Crazy nie mógł dogonić 600-konną BM-ką, gdzie nawet nie widziałem, że jestem goniony. W miejscu, gdzie powinno być 50, on zapierał 150, kurwa, czerwone światła, nie żebym donosił, ale czerwone światła wszystko. Mówię, Boże, co on tak zapierał, my go 600-konną BM-ką nie mogliśmy dogonić. Mówię, kurwa, może on se wkręcił, że stary zadzwonił po Denisa i a może on przez tory musiał jechać, to że synuś jakąś blokadę jeszcze zrobi z kumplami na niego, nie? Faktycznie jechaliśmy szybko. Trochę słabo, że mówisz o tym, że łamie prawo drogowe, ale gościu, znaczy proszę pana, ja miałem urodziny córeczki, pierwsze urodziny córeczki na drugi dzień, więc spieszyłem się do domu. Nie? Może pan z drogówki, który nie daj Boże by wystawił mandat, jakoś to zrozumie, nie? Ale tak, to jest to jednolitrowe, 110 koni ma. Przejeżdżamy przez tory kolejowe, nie? Taka ciekawostka w Gdańsku. W ogóle w Trójmieście ta scena graffiti bardzo mocno stała i nie wiem, czy kojarzysz takie filmiki Men in Black i nie mówię tu o facetach w czerni ze Stanów Zjednoczonych, tylko taki bunt tutaj ulicznych graficiarzy przeciwko służbie ochrony kolei. I wydaje mi się, że wtedy nawet graficiarze mieli większe jaja niż ci bieżący gangsterzy, niż, a już nie wspomnę, ten miastowy, czy jak on się tam tytułuje. Kurwa, miastowy ze wsi spod Bydgoszczy, nie? Ale tutaj faktycznie wszyscy o coś walczyli. Wiesz, ten dzisiejszy świat freak fightów, tego kurwa internetu jest taki kurde zaburzony, że tam nikt nie ma wartości, a kiedyś, wiesz, te lata 2000, no 90 to słabo powiem, bo jeszcze byłem za dużym gówniarzem, i każdy o coś walczył, w coś wierzył, nie? Zobacz, ile było subkultur, punków, skinów, kurcze, skate'ów, nie? A teraz jest jakaś bezkształtna masa, nie? Znajdzie się taki dureń z Torunia zgrywający bandytę i dzieci wierzą, że to bandyta, nie? A tak jak mówią, tutaj zwykły chłopak ze sprayem był bardziej charakternym chłopakiem niż te wyimaginowane bandziory, nie? Ta granica we frikach, która się mocno przesuwa, chyba też mnie zobojętniała na większość rzeczy, nie? Kiedyś byłem bardziej radykalny, miałem dużo twardsze zdanie na jakiś temat, byłem bardziej radykalny w tym wszystkim, a to wszystko mnie jakoś zobojętniało, nie? Więc staram się tolerować, bo muszę. Jak się znalazłem w frikach? Ciężkiego przypadku, nie? Bo tak naprawdę ja jeździłem na wszystkie gale sportowe. Chyba zacząłem od Fenu, no bo Jóźwiak, pan prezes Jóźwiak, jest też kibicem Lechii i znamy się jeszcze sprzed Fenu, właśnie ze stadionu. I tak się chyba zaczęła przygoda ze sportami walki. Faktycznie później jeździłem jako gdzieś jako narożnik. I tak jakoś zostałem, nie? Tak naprawdę stąd się chyba wywodzi nasz konflikt medialny, przynajmniej z Denisem. Ponieważ Denis, zanim znalazł Alana, zanim wypłynął, ten wywiad, w którym mówi, że ja tam się go boję, czy nie chce się bić, znalazł się z tego, że obracając się w tych freak fightach,
miałem już jakiś, wiesz, jakiś zasięg tych Instagramów, co za bardzo jeszcze tego nie rozumiałem i nie monetyzowałem tego, nie? Ale tak jak wtedy znalazł se Alana i na nim wypłynął, to chyba wcześniej próbował na mnie, nie? Tym bardziej, że kurde, wiesz, mi wyciąga jakieś kupowanie lajków, nie? Gdzie wyciągnął filmik, w którym są dwa zdjęcia, które bezpośrednio założyłem profil, nie mając pojęcia, jak działa Instagram, kurde, a on ma już screeny filmiku jakiś, gdzie mi dodają się jakiś obserwatorzy lewi, nie? No to kurde, ciekawy, kto to kupił, nie? Formuła Sambok dostał propozycję, też jeden z głównych liderów, Lechii Gdańsk, ksywa Buła, na Instagramie macha Wielki Buł. Kurde, kibic to jeszcze by było pół biedy, bo kibicem to se można być, on ze mnie zrobił, kurde, lidera bojówki, czy jak on to tam, kurde, nazwał, nie? Kibicem, okej, nie, no dziwne, żebym się nie tytułował kibicem, mając herb wytatuowany, nie, i wrzucając go do internetu. Prawnie, podpierdalając w internecie mnie i innych chłopaków, zwykle oszukujesz swoich fanów i obserwujących rzeczami tego typu. Jak debil, też tam nie trzymałem języka za zębami i mówiłem, obrażałem tego i tego z innych ekip chuligańskich w Polsce. Mówię, że ten się obstał i ten się obstał, tak nie powinienem mówić, tu chujowo gadałem, się potrafię tego przyznać. Po tych jego wypocinach w internecie, to wiesz, jak niezwykły krawężnik, kurde, mijał, to oni się zaczęli zachowywać jak, kurde, agenci FBI, nie? Że zaczęli mnie śledzić, bo wiesz, widzieli mnie, moją twarz z internetu i oni myśleli, że wiesz, że, nie wiem, złapią mnie na gorącym uczynku dowodzenia grupą przestępczą, czy nie wiem, nie? Ale do tego stopnia, że wiesz, już dla jajce robiłem zdjęcia, byliśmy na meczu rugby, podniosłem telefon, to zawsze miałem te same twarze z tyłu, nie? Że już znajomy wysyłałem, kurde, że jak muchy, nie? No masz skąd plusy i minusy, nie? Na pewno też mogłem tym wszystkim udowodnić, że to wszystko, co było kryminogenne w moim świecie, jakby już nie istnieje, że ja faktycznie już chodzę do pracy, interesuję się sportem i chciałem, zawsze się śmiałem, że jedyne, że nawet przepisów ruchu drogowego nie łamię, dopóki Crazy teraz nie powiedział, że jednak łamię. Kurde, więc co w rodzinie, nie? Zobacz, Synuś, jaką tata bułę je. Pozdrawiamy się. Ja jechałem z właścicielem Asury, który jest jednocześnie właścicielem Krwawego Sportu. Z Crazym tak samo widzieliśmy się na Krwawym Sporcie, siedząc stolik koło siebie. Wracaliśmy z Płocka, z tej konferencji. Droga ta sama, już jak wspomniałem, do Toruń Gdańsk jest prawie tą samą drogą, a 40 minut od konferencji to była jedyna otwarta miejscowa z jedzeniem, więc chciał, nie chciał, wszyscy, co jechali w tym kierunku, będąc głodnym, musieli tam stanąć, więc my już zamówiliśmy, oni przyszli, wiesz, na początku było tak nijako, wiesz, taka konsternacja, no dopiero wyszliśmy z konferencji, gdzie faktycznie ja cały czas skonfliktowany z jego synem, no ale taka cisza grobowa. Crazy też jest chyba dobrym kolegą Łukasza z Asury, więc oni sobie tam pogadali, jedliśmy stolik koło stolika, no i faktycznie wstał, wtedy zażartował, chciał to chyba wysłać tylko do Denisa, ale ktoś tam z jego kolegów dla jaj rzucił, to wstaw to do internetu. To ja krzyknąłem, to weź mnie oznacz i faktycznie, nie, jadę godzinę później oznaczenie i to ja też chyba nie zdawałem sobie sprawy, jaki to będzie odbiór. Dopiero dojeżdżam do domu i szalony reporter do mnie pisze, o kurwa, nie? Mówię, co się stało? No jak, będzie skandal, kurde, będzie viral, nie? Mówię, ale jak, czemu? No jak, kurde, kończy się konferencja, a ty z Crazy sobie jesz kolację, a Denisa nie ma, nie? No, no i faktycznie, no. Więc widzisz, media kłamią, nie? Witamy w naszej świątyni. Tu zaczęła się moja chyba najkrwawsza przygoda. Że nie zaczęła, ale na pewno najbardziej się rozwinęła, bo ode mnie z osiedla chyba raczej się jeździło na rugby. Młody, gniewny nastolatek, już raczej przywędrowałem tu. Zacząłem trenować z chłopakami i tak tu zostałem. Tam jest nasz młyn, ten sektor dopingowy. Tutaj był sektor gości, jak graliśmy w tych niższych ligach, długo borykaliśmy się właśnie z tymi niższymi klasami rozrywkowymi, to tych wymogów jakby bezpieczeństwa było tu trochę mniej, bramo, furtek, wszystkiego. Kurczę, no to był nasz dom, nie? Uroki tego kibicowania to właśnie te stare stadiony, nie te nowe plastiki bezduszne. No i tu się działo, nie? Tu się działo.
tu się działo, no. I goście potrafili przedrzeć się przez płot i w drugą stronę. Na pewno jest to miejsce, w którym bardzo mocno mnie ukształtowało, nie? Jak nie najmocniej, z takich jakichś fragmentów życia chyba temu oddałem najwięcej i też najwięcej ode mnie zabrało, nie? Wiesz, to też jest duża część historii wolnej Polski, nie? Bo jednak Solidarność też się wywodzi z naszego podwórka. Politycy lubili ogrzewać się w blasku kibiców, nie? Tusk do teraz chyba zgrywa kibica i harata w gałę. Kurski też lubił się fotografować na stadionie, a... No już nie wspomnę o Wałęsie, nie? Ale chyba nie będziemy wchodzić już w tematy polityczne, bo to raczej nie łączy, a dzieli, nie? Z sektorem gości chyba najciekawsze opowieści, takie najmniej drastyczne, to te derbowe, nie? Koledzy wypuszczali świnie w barwach Arki, albo chyba kilkaset kilo starych śledzi wysypali tutaj na sektor, jak śledzie z Gdyni miały przyjechać, żeby im się milej oglądały, jak ich drużyna przegrywa derby. Przypina się Denisowi, że Denis jest pierwszym medialnym kibicem w Polsce. Nieprawda. W Trójmieście byliśmy, a właściwie starsi koledzy byli szybciej, bo nie dość, że z świętej pamięci Zbyszek Rybak, co prawda z drugiej strony Trójmiasta, kręcąc klatkę, która też chyba wychowała dużo młodego pokolenia i nastawiła w jakieś wartości, to chciałbym przypomnieć, że nas się chodzi o to, że policja jest na stadionie i starsi koledzy zrobili tutaj kiedyś bardzo wiralowy wywiad pod napięciem, który nawet teraz w przeróbkach śmieszy, bawi i uczy. Dlaczego nie ma was na płycie wojska teraz? Nas nie interesuje, nas się chodzi o to, że bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle... Jesteśmy tutaj pod takim budynkiem w sumie już stadionowym, jeden z okolicznych barów przedmeczowych, a przede wszystkim salka, na której praktycznie zaczęła się moja przygoda ze sportami walki, bo starsi koledzy, próbując swoić nam trochę ducha walki do głowy, wynajmowali salkę, wynajmowali trenerów i tutaj trenowaliśmy. Co prawda jeszcze przed remontem salka wyglądała faktycznie jak treningi Rockiego, że na starej, zdezelowanej sali musieliśmy patrzeć, żeby się gwóźdź nie wbił w nogę. No ale co, teraz Wybrzeże Judo przejęło salkę, wyremontowało chyba za pieniądze miejskie i ciepło i wygodnie, a my już przeszliśmy na komercyjne salki treningowe i każdy ćwiczy w własnym zakresie i... I jedźmy dalej. Na tym ten cięższy etap życia się kończy. Teraz przejdziemy trochę do tego nowego etapu, pojedziemy do pracy. Koniec tamtego roku był dla mnie naprawdę ciężki. Się zrujnowałem finansowo, wiesz, no uciekałem w biznes, który mi nie wyszedł. Dużo osób, które uważałem za bliskich osób, za bliskie osoby, powykręcało mnie na pieniądze i zrujnowali biznes, który razem budowaliśmy. No i wiesz, to był też etap, w którym właśnie miała mi się narodzić córka. I tak w całym tygodniu mocno runąłem. Tutaj współpracownik, którego spotkamy pewnie w firmie, jest jedną z osób, która wyciągnęła do mnie pomocną dłoń i pozwolił mi wrócić do pracy właśnie w tej budowlance. Robimy tam jakieś projekty razem. Starałem się wrócić jak najmocniej do społeczeństwa i ten czarny etap życia jakby odciąć grubą linią. Ale wiesz, wydaje mi się, że w końcu zrobię kiedyś tyle tych kroków, nie robiąc tych złych, że no, uda mi się w końcu być tym grzecznym i przynajmniej dawać jakiś dobry, pozytywny przykład w internecie, gdzie wiesz, to też są freak fighty. Od nas się wymaga dymienia, kontrowersji, nie? Ale jak ja bym robił 1/4 tego, co robią freaki, to by mnie dawno zamknęli w kryminale, nie? Wiesz, ja tu cały czas nawiązuję do tego problemu Denisa z Narconiem, no z tym gościem w szlafroku, nie? Że kurwa, gość się w mediach odgraża, spalmy mu chatę, spalmy mu samochód i zobaczymy, jak zareaguje. No jak ja bym, kurde, się odgrażał komuś w internecie, że komuś coś spalę,
na drugi dzień bym, kurde, stał na wokandzie z tym, z aktem oskarżenia za groźby karalne, nie? Więc no nie ma w tym wszystkim równości, nie? No ale, no co, człowiek miał życie, jakie miał, wspomnień ma masę lepszych i gorszych, no ale to nas buduje, nie? Wiesz, ludzie, którzy nie znają polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie zdają sobie sprawy, co tu się dzieje, nie? Wiesz, jak można kogoś zniszczyć, jak dopiero teraz przy tej całej aferze Pandora Gate, nie? Że dopiero chyba wtedy ludziom się otworzyło trochę, wiesz, no tak z Boksdelem, nie? Że tak naprawdę manipulacja jakimś faktem może komuś zniszczyć życie, nie? I tylko, że wiesz, za nimi teraz stoją zasięgi i duże pieniądze, a za mną stała tylko karta karna. Jak mnie wrzucili na tapetę w sądzie, to nikt się nie zastanawiał, czy ja jestem winny, czy nie, nie? Teraz zostałem skazany i kurde, pomimo tego, że mam całą masę dowodów, że nie jest fizycznie możliwe, żebym popełnił takie przestępstwo, to nikogo to w Polsce nie interesowało, nie? Trochę prywaty i żalu, nie? No. A tak stoimy w koreczku do roboty, budujemy domki i jesteśmy szczęśliwymi freakfighterami. Ja już kilka razy się wypowiadałem na temat tego konfliktu, tego gościa w szlafroku z Denisem, że trafił swój na swego, nie? Wcześniej to Denis rzucał sobie mocno przesadzonymi, kurde, wiązankami i każdy patrzył, jak kto na to zareaguje. No i teraz trafił swój na swego, nie? Teraz znalazł się ktoś, kto jego traktuje podobnie, rzuca mocno przesadzone teksty, no i jest trochę sprawdzam dla Denisa, nie? Gdzie kończy się ta gangsterka? Czy gangsterka jest tylko wtedy, jak można skopać w czterech dzieciaka, który nie zgłosi tego na policję i wtedy budować rekord 40-0, a wiesz, albo w 40 na jednego, a jak gość mówi jawnie, kurde, przyjdziesz, zadzwonię do policję, to się jajka kończą, no i gangsterka się kończy, nie? No i tu jest duży test, nie? Że no co, wielki gangster teraz będzie tolerował jakiegoś, kurde, szlafrokowca, wiesz, no i zobaczymy, jak to się skończy, nie? Jak dla mnie, jak za każdym razem, jak z Denisem, nie? Dużo słów, mało czynów, nie? Kurde, miał być program o mnie, nie? Gadamy o Denisie, ale niech mu będzie, nie? Wydaje mi się, że jak musisz komuś opowiadać, jaki jesteś, to ty taki, kurwa, nie jesteś, nie? Wiesz, za większością ludzi stoją czyny, nie? Zanim nie stoją czyny, no to kurwa gada, próbuje to wmówić komuś, no ale czyny świadczą na jego niekorzyść, nie? No dobra, nie mogę zawsze zaczynać od no dobra, ale dobra. No dobra, to przyjechaliśmy do pracy. Zacznijmy od naszego czarodzieja, który w najgorszym, jednym z cięższych momentów w życiu wyciągnął do mnie pomocną dłoń i pomógł mi poukładać jakoś swoje życie i dalej pomaga. Takimi pięknymi rzeczami się ten oto pan zajmuje. Od niedawna zaczynamy robić jakieś swoje wspólne projekty. Więc jakbyście szukali jakiejś ciekawej nieruchomości, to się polecamy. Na początku roku będziemy mieli już bardzo ciekawą inwestycję w Jagatowie. Działki już są gotowe. Jakbyście chcieli w ogóle sprzedać po dobrych cenach działki, to też się polecamy. Więc tym się zajmujemy, jak nie bijemy nikogo. No, ja jestem odbicia. Twarda windykacja. Patryk przyszedł z ciekawym pomysłem, z ciekawym gruntem. Coś policzyliśmy, Excel nie kłamie, pokazał, że damy radę na tym zarobić, no to robimy, działamy, nie? Rzetelna firma, od dawna się znamy, gdzieś tam z sal treningowych. I same dobre i pozytywne jakby tutaj słowa mogę na jego temat powiedzieć. Ten świat, w którym on funkcjonuje, to nie jest w ogóle mój świat. Nie, ja nawet nie mam Facebooka ani Instagrama, ale jeżeli on się w tym odnajduje i idzie mu dobrze, to jak najbardziej. Trzymamy za niego kciuki, co możemy, to pomagamy. Kupę lat w rugby grałem, później trochę też boksowałem.
No, ale no, czekam, no, będę na pewno oglądał tą walkę, tylko jeszcze nie wiem, z kim ona jest. Przyjedziesz, no jak z kim? No z kim właśnie? Z toruńskim papudrakiem. O kurczę. No, w końcu może uda się zrealizować nikczemny plan. Kibicowsko, tak. Kibicowsko, choć i tak wydaje mi się, że może nie starczyć jajeczek i nie przyjdzie do ringu, nie? Dużo osób, często słyszę to, że to się jeszcze nie może skończyć w ringu, nie? Że na razie, wiesz, to jest rok obietnic, kurde, odgrażania i kiedy to my się nie będziemy bić, niby jest wszystko dopięte, ale jak ja go nie zobaczę w ringu, to nie uwierzę, że będziemy się bić, nie? Ja coś czuję, że tam jeszcze będzie taki manewr, że z 2-3 dni przed galą będzie: ej, Denisek ma kontuzję, może się z tatą będziesz bił, nie? Ale no, oby nie, oby się w końcu mylił, nie? Denis Zaleński, słyszała pani kiedyś o nim? Bliżega kulturalna firma, nikt się na patologii tu nie zna, nie? Smacznej kawusi. Nie słyszałam, niestety, aczkolwiek jest mi strasznie przykro z tego powodu. Dzisiaj spędzę wieczór na czytaniu o Denisie. Kolega się tu trochę boi być filmowanym, ale jestem trochę zobowiązany wystawić laurkę koledze, bo tak jak trochę opowiadałem o tym, jak mi się świat zawalił, kurczę, firmy poruinowały, a koledzy rozkradli, to właśnie Karol jest jedną z paru osób, których na dobrą sprawę wtedy bym się nie spodziewał, że ktoś mi pomoże, tym bardziej, że nie żyliśmy ze sobą na tyle blisko. Właściwie byliśmy tylko znajomymi, a to jest ktoś, kto, wiesz, tak jak się mówi, rybę lub wędkę, to w sumie dał i wędkę, i rybę, bo i bezpośrednio mi pomagał, no i dał możliwość realizowania się zawodowo, nie? No i tak jak teraz tutaj budowa kwitnie, tak, robimy jeszcze wspólne projekty, no i znaczy wiesz, no ja też mam możliwość uczenia tego, nie? Robimy tam jeszcze jakąś inwestycję właśnie na działkach, których miałem wcześniej kupione sprzed tego gorszego okresu. No i co? Zapraszamy do zakupu. A panu wstydliwemu bardzo dziękuję, że jesteś, nie? Koniec, kurczę, gry codziennej, wjeżdżamy na trening, ten właściwy wieczorny, a tu jeszcze puchar za lupę. Wjeżdżamy na salę, trzeba się, kurczę, rozgrzewać, bo już jesteśmy prawie w dzień. Only time I'm ever capping is when the shows sell out. Most of y'all cannot imagine being a ghost or clout. Not respected or connected when the modem's down. And quick to form the clowns whenever the hoes around. But me, I'm penny wise, smart with all the money coming in. From the gutter, built it brick by fucking brick. I got calluses to prove it, I've been heavy lifting. Revealing what was meant to happen, it's already written. She let me hit it to my songs while she sing along. My exes all got someone new, but we still involved. Can't wait to text them all the news when I hit the charts. No response to congratulations, cause they missed the mark. Yeah. Pierwsze to, od czego zaczynał, to była dyscyplina bokserska. Trenował głównie boks za dzieciaka i tak naprawdę boks jest jego bazą. Aczkolwiek my trenujemy przekrojowo z tego względu, że on teraz może mieć walki w MMA, więc wszystkiego jest mniej więcej po 30%. Także dla nas tak naprawdę nie ma różnicy, czy to jest boks, czy to jest K1, czy to jest MMA, jeżeli chodzi o Denisa, tak? Bo Denis jest mniej więcej na takim poziomie, że po prostu Patryk może zawalczyć w nim w każdej płaszczyźnie, tak? Jeżeli to byłby inny zawodnik, bardziej doświadczony w MMA, z lepszym jakimś stażem treningowym, no to wiadomo, że byśmy bardziej proponowali boks, ale na tej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o Denisa, to bez różnicy, co to będzie. W tym roku 4 walki zrobiłem, wszystkie przed czasem. W zeszłym roku zrobiłem jedną bokserską na remis i jedną zwycięzcą. Ja jeszcze nigdy nie biłem się w tej samej federacji drugi raz, ani chyba w tej samej formule. Nie, no w boksie biłem się 2 razy, nie? A tak to, wiesz, bo kurde, wszyscy kalkulują, kurde. Ja jestem jako ten no-name, jestem zmuszany do brania wszystkich warunków, tak jak teraz, nie? Nie mogę sobie pozwolić na wybrzydzanie, bo bym nie wychodził do żadnej walki, jak ja bym miał stawiać i kręcić nosem, nie? Więc biorę, co dają. Dlatego, wiesz, 2 bokserskie mogłem sobie zrobić swobodnie, bo jeszcze nikt mnie nie znał. Jak już zacząłem się gdzieś pojawiać w świecie freaków, no to zacząłem się bić z Nikolą, to MMA, no bo byliśmy się w Fenie. Następną Krwawy Sport,
No to w boksie bez, bez rękawic, finalnie biliśmy się w małych rękawiczkach, bo się przeciwnik zmienił i wziął walkę z marszu. Następną biłem się z lupą, no to musiałem też przystać na MMA. Wiesz, ja bym chciał poboksować, najchętniej bez rękawic, tak jak mieliśmy się bić z Denisem. Wiesz, wydaje mi się, że to by była bardziej widowiskowa walka. Jestem w stanie wziąć nawet walki, z grubsza będę przegrany. Tylko chciałbym dać widowiskową walkę, pokazać, wiesz, ten charakter. Ja nie buduję rankingu. Wolałbym właśnie wyjść do Omielańczuka, nie wiem, właśnie do Lamryki, czy do Mindy. No ale w tym, wiesz, w formule bokserskiej, żebym miał prawo, miał możliwość się odgryźć, nie? Bo wiesz, no co mam wejść do Mindy w MMA, no to wiesz, poskłada mnie w 30 sekund a Omielańczyk tam nie spojrzy i już pewnie udusi mnie jakoś dźwignią, nie? Więc to nie ma sensu, a w tej formule bokserskiej, wiesz, chciałbym też wyjść z jakimiś, kurczę, pamiątkami, z tą rozbitą, kurczę, twarzą, z jakąś blizną, z krwią na ringu, nie? Żeby, wiesz, tak na przykład Remiego z Gromdy zapamiętali, tam nikt nie pamięta, kto to wygrał, pamiętali tylko, że Remi i Diabełek byli tak zdewastowani i to jest to, co się ludziom podoba i taką walkę chciałbym stoczyć, nie? Nie patrząc na wynik, kto będzie lepszy, tylko fajną sytuację też ma Dawid Załęcki, nie? Nikt nie wymaga od niego wygranej, tylko charakternej postawy w ringu i to jest coś, czego ja potrzebuję, bo wiesz, nie chcę też cały czas mieć presji, kurwa, musisz wygrać. Ja bym chciał się tym bawić, nie? Chciałbym mieć fajne pamiątki, bić się z jakimiś, wiesz, dużymi wyzwaniami, gdzie samo wyjście już daje mi wygraną, nie? Że mogę wygrać albo wygrać bardziej, nie? A tak bić się, żeby bić i to jeszcze, kurde, odrabiać ten parter MMA, dla mnie, wiesz, no nie wiem, no, może ja już jestem za stary, za leniwy. To widziałem kilka walk Denisa. Nie jestem nikim, kto jakby będzie oceniał człowieka pod kątem, jak te jego walki przebiegały w takim sensie, czy on jest słaby, dobry, czy miał słaby dzień, czy miał dobry dzień, czy to były symulacje, czy to nie były symulacje. Tylko tak naprawdę on wie, jak to wszystko było. Ja oceniam go pod kątem sportowym. Każdy tak naprawdę może stworzyć zagrożenie. Wiemy, jaki ma styl walki, wiemy, jakie ma mocne strony, wiemy, jakie ma słabe strony i po prostu pod to się przygotowujemy, także tak to wygląda. Masz parę? O, to kanapkę jest kurwa. Proszę, nie. Tylko nie kanapkę, nie? Weź, kurwa, jakieś ogórka. O kanapkę, kurwa. Napierdalamy się o kanapkę. Taki wstęp do patologicznej wigilii. Sam dobór formuły, odkąd w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o walce, walka miała być bokserska. Nawet teraz, już mając dogadane wszystkie kontrakty, całą walkę, termin, walka dalej miała być w boksie. Nawet Jaśnie Księżniczka, estrogenowa księżniczka, potwierdziła mi to w wiadomościach, że się bijemy w boksie, jeszcze mi gaworząc jak Bachor, że to ja marudzę o formułę, gdzie księżniczka miała do końca roku w ogóle nie trenować kopania. Od początku roku zacząć trenować kopanie, a jak zwykle, kurczę, uciekając od odpowiedzialności, myślał, że mnie spławi. Co, dogadaliśmy się na boks. O 16 potwierdził to Klaudzie. O 20 potwierdził to mi. O 21 Klaud do mnie dzwoni, że cipa nie wyjdzie do boksu, nie? Jeszcze na tyle jest twardym, charakternym bandziorem, że nie miał jaj zadzwonić do federacji i tata musiał za niego się tłumaczyć, że wielki bandzior miastowy boi się być w boksie, bo on będzie kopał. Na drugi dzień dogadaliśmy się z formułą, znaczy z federacją na MMA, bo Jaśnie księżniczka myli rękę z nogą, no to żeby uwzględnić kopanie, dogadaliśmy się na MMA. No i wieczorem kolejny raz tata musiał się za niego tłumaczyć, że on do MMA też nie wyjdzie, że tylko K1, licząc, że co, no liczył, że nie wezmę walki w K1, nie? No ale, że ja chcę mieć z głowy Jaśnie panią, nie kalkując tutaj żadnej formuły, czy przegram, czy wygram. I tak wygram. Zadzwoniłem do Klaudu, że wyjdę nawet w taekwondo, nie? No i jest K1, nie? Ale co, ja jak go nie zobaczę w ringu, to nie uwierzę, że ta walka dojdzie do skutku, nie? Na pewno coś wymyśli, albo będzie coś go bolało, albo tata będzie musiał tak jak odkręcać formułę, to wyjść za niego się bić i... No co, czas pokaże, jak to moją ring zweryfikuje. Bliżej, coraz bliżej końca tej przygody, więc... Kurwa, teraz się zmieni.
Jak ja sparuję z Patrykiem, to staramy się robić w ten sposób, że bijemy na 50-60% cały czas i bardziej na odruchach pracujemy, żeby po prostu Patryk jakby na tym zmęczeniu miał dobre odruchy, bo walka to tak naprawdę są odruchy, tak? Bo tak jak powiedział kiedyś Mike Tyson, że wszyscy mają fajny, dobry plan, dopóki nie dostaną w głowę, nie? My możemy mieć strategię, możemy mieć fajny plan, możemy mieć wszystko, ale tak naprawdę później to odruchy robią swoje, nie? To jest tak jak żołnierze, którzy się przygotowują na wojnę czy coś, to oni cały czas robią tak zwany manual. Czyli wyciągają broń, chowają broń, wyciągają, oni gotują sobie jajecznicę, wyciągają broń, chowają. I to chodzi o odruch, bo jeżeli człowiek w walce myśli i zaczyna myśleć, to zaczyna tracić czas. Jak zaczyna tracić czas, to przegrywa. Czyli musi być po prostu wytrenowany odruch, żeby zawodnik się nie zastanawiał, tylko żeby pracował na odruch. Z faktu, że nagrywamy to przed wszystkimi konferencjami i programami, nie wiem jak to się rozwinie, może mi odpowie na te pytania. Bardzo mnie zastanawia, czym dla naszej panienki jest ten honor, o którym tak się zarzeka, no bo cały czas daje słowo honoru, czy tam nawet słowo gita, że no, ciężko się połapać. Cały czas mówił, że walka będzie, dając na to słowo honoru, walki nie było. Czego ty kurwa szukasz tutaj? Pierwszy zmierzę z mocniejszym gościem od ciebie, później dobrze, idę po ciebie. Bij się z kim chcesz. Słowo honoru, jak tutaj Sławek pozwoli, żebym się z tą bił na tej gali, to się bijesz. Jak już jak mi podpisujesz kontrakt, dobrze, oficjalnie się bijemy. Bijemy się? Kurwa, z miłą chęcią. Bardzo dziękuję, trzymam cię na słowo. Trzymaj, trzymaj, oficjalnie. Jak się moczyła w basenie, jak się zmoczyła w basenie, to znowu się zaszygała na honor, że nigdy tej walki nie będzie. Robisz wstyd, kurwa, widzisz, że wychodzę zajechany, cały porządany po walce, widzisz, że nie mam nawet siły oddechu zapać, a ty się jeszcze prujesz, obiecuję ci, nigdy ze mną walki nie dostaniesz. No i walka jest, nie? I tak to jest z tymi charakterniakami, nie? Jak mówi, że jak się inaczej, jak się nie pomyli, to prawdy nie powie, nie? I dlatego bardzo mnie nurtuje, czym dla niego jest honor, nie? Bo no ja się gubię w tej narracji, nie? No ale zobaczymy, jak to się rozwinie na konferencjach i programach i co to wszystko dla niego znaczy, nie? Kiedyś jak tak jeszcze nie za bardzo czułem się w sporcie, to żeby w ogóle wejść w taki tryb bojowy, to musiałem dostać w gębę, żeby poczuć, że jestem. Taki, wiesz, wtedy mi się załączał taki tryb berserkera, nie? Że jak już dostałem, to już niech się dzieje, nie? Albo czasami wpadałem już w taką furię, że w ogóle budziłem się po walce, nie? Że nie do końca świadomy tego, co się działo, nawet czy wygrałem, czy przegrałem, nie? Że pamiętałem tylko dwa pierwsze uderzenia i taki amok po walce, nie? I to jest coś fajnego, nie? To jest, wiesz, no, może mi bliżej do tych Wikingów, że faktycznie liczy się walka. Wiesz, ja nie jestem wychowany, że liczy się wygrana czy przegrana, tylko postawa, kurde, w walce, nie? Wiesz, a teraz jest głupia moda, wiesz, dzieciaki, kurwa, biją w czterech jednego, nie? Dla mnie wychodzić właśnie w tej przegranej sytuacji, wiesz, z jednym kolegą do 5-10 osób, no to już jesteś wygrany. Bo się postawiłeś, nie? A nie skopać kogoś w przewadze, wychodzić z założenia, że już wygrywasz. No ja tego nie czuję, nie? To, że mi się mówi, że ja biorę ogórków, kurwa, kogo ja mam, kurwa, brać? Co ja jestem? Co ja kartę ustalam, nie? Biorę, kogo dają, wiesz? I tak nie za bardzo friki się pchają do walki ze mną, bo ja ani nie grzeszę zasięgiem, a jeszcze można ciężko w gębę dostać, nie? No to co ja mam teraz, kurwa, no mówić, ej, Boxdel, masz zajebiste zasięgi, chodź ci w pierdolę, nie? Wiesz, no, to chyba go nie namówię, nie? Jego wejście do klatki nie nazwałbym walką, nie? Nazwałbym to występem, raczej jakimś kabaretem czy show. Cały czas wcześniej krzyczy, że broń Boże K1, że teraz boks, bo on jest super bokserem. Kurwa kopie z Omielańczukiem. Albo czworaczkuje sobie, raczkuje sobie po ringu i dupę wypina do Daniela, nie? Więc no nie nazwałbym tego walką. Wiesz, walka, występ ze szpilką, kurde, tlenu na 15 sekund walki, postroszył piórka i znowu zaraz coś wymyślił, a z Tyburskim to już w ogóle była, kurde, jakaś paranoja, nie? Więc no ja nie nazwałbym tego walką, tylko przedstawieniem, nie? Teraz szuka rywala na trybunach. On mówi, że ja go tam, kurde, napadłem. Rozmawialiśmy o walce, a on nie zobaczył,
zobaczył, że faktycznie rozmawiamy na temat walki, to spanikował, przybiegł się drzeć. Wiesz, ja mu kulturalnie zwróciłem uwagę, żeby nie szukał sobie przeciwnika po trybunach, bo na następnej gali mamy się bić, nie? Jesteśmy już załatwieni, podpisani, nie ma żadnej wymówki. No i wtedy wpadł w panikę, nie? Zaczął się bezwładnie drzeć, a później w tym swoim, kurde, zmoczeniu w basenie odgrażał się, że to ja go niby napadłem, no ale to jest, kurde, to jest ciężki przypadek schizofrenii, nie? Tam jest strach, nie? Tam jest strach. Nie wdychaj. No, ale nie wdychaj, cudowny jest tragedia, zapach jest strachu, tragedia. Nie? No tak? Jest tragedia, no. Nie, poczujesz w klatce, że tego zapachu nie będzie i nie ma. To jedna z najważniejszych walk na karcie Santa Claus. Ja się nie mogę skupić, nie wiesz? Nie bój się. Ja się nie boję. Pójdzie szybko. Absolutnie, ja się nie boję. Szybko pójdzie. No. A myślałem, że jesteś wyższy. Wiem, strach ma wielkie oczy, nie? Słyszałem, że mówisz, że on 2 metry, nie? No tak myślałem szczerze, no. No to kończ ty. To chodź, jeszcze zaproszę cię na kolację i żebyś tu z pełnym brzuszkiem wracał do domku. I co? No i tyle. Pozdrawiamy. I czekajcie na nokaut na Denisku. Pierwszy, który uśpi to dziecko. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.